Leszek, dzisiaj temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu, czyli jeżdżenie w jeansach na motocyklu. I trochę się śmiesz pod nosem, ale ja myślę, że tak około 50% czasu, który spędzam w sezonie na motocyklu, to jest w jeansach motocyklowych. Dostaję dużo hejtu za to. A prawda jest taka, że takie porządne jeansy motocyklowe, nie mówię o takich za 100 zł, tylko takie porządne jeansy motocyklowe wcale nie są mniej bezpieczne niż powiedzmy odzież tekstylna. Czasami nawet powiedziałbym, że to wygląda dokładnie odwrotnie, że dobre jeansy motocyklowe nawet mogą być o wiele bezpieczniejsze niż takie rasowe tekstylia, czy rasowa, ale tania skóra. Coś, co jest generalnie słabej jakości, coś, co ma pojedyncze na przykład szwy, zamiast, nie wiem, tak tutaj podwójnych czy potrójnych. I ja też się spotkałem z tym, w cudzysłowie, hejtem, że na przykład ktoś wideo mi pisze, co ty masz za kurtkę na sobie, od kiedy to się w wiatrówce jeździ, ale ja właśnie to lubię, zwłaszcza w mieście. Większość czasu jeżdżę po mieście, najczęściej chyba poruszam się takimi sprzętami właśnie, nie wiem, klasy street i to mi się wydaje jest najwygodniejsze, ale wiesz jeszcze z jakiego względu? Z tego względu, że ja przychodzę do pracy i ja wyglądam cywilnie i mając chociażby takie jeansy, mogę zrobić jeden prosty manewr i nagle okazuje się, że ja już nie mam na sobie ciuchu motocyklowego, tylko mogę iść gdzieś na normalne spotkanie i nie czuję chociażby ucisku czy pocących się kolan w okolicach, gdzie są protektory. Te akurat w okolicach miednicy mi absolutnie nie przeszkadzają. Ale ja to lubię nie tylko ze względu na praktyczne, ale także ze względu na wygląd. No po prostu taki jest mój styl. Ja nie lubię się afiszować z tym, że jestem na co dzień motocyklistą, po prostu. Wydaje mi się, że tutaj właśnie jest problem, bo jeszcze niektórzy żyją takimi stereotypami z lat 90., że trzeba wyglądać jak motocyklista, każdy musi w koło wiedzieć, ale to też jest taka ciekawa chyba moda ostatnich lat, że dużo odzieży motocyklowej, w tym właśnie jeansów, jest robiona w sposób taki totalnie casualowy, ciężki do odróżnienia z normalną odzieżą. Tak, ale to mi się wydaje, że zapoczątkowali w dużej mierze Włosi, ale fajne jest też to, że są w Polsce jest coraz więcej marek w ogóle, które idą w tym kierunku i testuję bardzo dużo, coraz więcej tego typu właśnie rozwiązania, chociażby, nie wiem, dżinsy, które są po pierwsze z kewlarem, po drugie są z elastanem, więc to po prostu sobie tutaj tak w przypadku tego Rebel Horna pracuję swobodnie, więc nie czuję się w żaden sposób skrępowany tym. Dwa, to jest kwestia właśnie tego casualu. Ja nie wiem czemu, ale ja nie chcę przed wszystkimi się afiszować, chodzić, nie wiem, w przepracowanej już od kilku lat skórze i wszystkim pokazywać, że akurat jestem motocyklistą. I mi się wydaje, że to wszystko rozpoczęli właśnie Włosi czy tam Hiszpanie. Raz ze względu na styl, bo w oczywisty sposób południowcy kojarzą się z tym stylem i z tą modą, a dwa właśnie z tych względów praktycznych. Że często okazuje się, że typowa odzież motocyklowa, chociaż młodzież też, na co dzień w mieście jest niewygodna. O ile tym sposobem nie chcę mówić, że odzież funkcjonalna motocyklowa, dedykowana, nie wiem, dla tych, którzy jeżdżą bardziej w klimacie ADV, czy dla tych, którzy uprawiają, nie wiem, chociażby motocross, miałaby być bez sensu. Chodzi mi o to, że większość z nas wymaga odzieży tak naprawdę uniwersalnej i nie chodzi o to, żeby się jej bać, bo pomimo tego, że wygląda jak normalna odzież, tak samo jak te trampki z RST wyglądają teoretycznie prawie jak zwykłe trampki, to one absolutnie nimi nie są i spełniają wszelkie wymagania, zarówno jeżeli chodzi o homologację, tak samo jak i chodzi o wszystkie testy, bo to jest testowane w takich warunkach, w jakich miejmy nadzieję. Nikt z nas nie będzie miał okazji uczestniczyć, ale jeżeli chodzi o wytrzymałość, jeżeli chodzi o ścieralność, jeżeli chodzi chociażby o jakość zastosowanych rozwiązań w przypadku protektorów i norm, które muszą spełnić, to tutaj absolutnie tego się nie trzeba bać. A z drugiej strony, czytając komentarze, czy patrząc to, co się dzieje na forum jednośladu, wiele osób uważa, że tego typu rozwiązania, jak chociażby właśnie taka kurtka, którą mam na sobie, czy takie spodnie, czy takie trampki, to jest coś totalnie niemotocyklowe, tylko i wyłącznie z tego względu, że nie wygląda.
Tak. A tutaj nawet warto zauważyć, że to są ochraniacze już level 2, czyli takie topowe rozwiązania, które znajdziemy w kurtkach za 3000 zł. Tak, i to są nowe ochraniacze, raz, że właśnie spełniają bardziej restrykcyjne wymagania, a druga kwestia jest taka, że te materiały są już coraz lepsze pod tym względem, że tak jak tutaj możemy zauważyć, że jest naprawdę spora elastyczność i to nie jest kawałek plastiku włożonego gdzieś pod warstwę wierzchnią, przez którą po prostu będzie nam niewygodnie i zazwyczaj jest niewygodnie w trakcie jazdy. W tej kurtce mam też tego typu rozwiązanie, też właśnie level 2. Mam pełen protektor pleców, barków, łokci, ale ja tego nie widzę, mało tego, nie widzą tego nawet ludzie, którzy przebywają bezpośrednio w moim sąsiedztwie, bo się możecie śmiać, ale byłem, nie wiem, z półtora roku temu na jakimś wyjeździe we Włoszech, czy może nawet w Hiszpanii, nie ma to większego znaczenia. Upał niesamowity, 35 stopni i pytanie spośród dziennikarzy motocyklowych, dlaczego nie wziąłeś ze sobą ciuchów motocyklowych? Tak? Chodzi o to właśnie, że to jest swoboda i to jest właśnie najlepsze w tym wszystkim, że ja nie muszę mieć kilku kompletów ciuchów, nie muszę się po przyjeździe do pracy po prostu przebierać. I to jest fantastyczne. No dobra, że ci przerwę. A jak jest z bezpieczeństwem biernym? Coraz więcej ciuchów mi się wydaje, że ma dodatkowe rozwiązania, chociażby, nie wiem, wbudowane odblaski. Coraz więcej ciuchów jest w innym kolorze niż czarny. Przez to można, myślę, w bardzo dużym stopniu wpłynąć w sposób właśnie bierny na swoje bezpieczeństwo, bo to, co jest największym zagrożeniem poza brakiem umiejętności i brawurą na motocyklu, to właśnie to, że nie jesteśmy widoczni, widzialni i w tym nie pomaga jazda na długich światłach. Najlepsza zawsze będzie kamizelka albo właśnie jakieś wybieranie takiej odzieży, która jest w miarę jasnych barwach, a jeżeli nie są to jasne barwy, to żeby było to wyposażone w jakieś akcenty właśnie chociażby odblaskowe, które są naprawdę rewelacyjnie widoczne, chociaż my sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy często z naszej własnej perspektywy, jak w perspektywie tej samochodowej innych uczestników ruchu drogowego odgrywa to istotną rolę. I często skupiamy się na pozorach, nie wchodząc, nie zagłębiając się w dane techniczne parametrów poszczególnych ciuchów, sądując już różnego rodzaju opinie. A z drugiej strony można znaleźć na rynku wiele rozwiązań teoretycznie motocyklowych, które nimi nie są. Mhm. Ty zagaduj ludzi, a ja jeszcze coś pokażę. Jedną rzecz. Ja zagaduję. Aha. A, więc pokażemy. Kask motocyklowy. To jest właśnie najważniejsza kwestia, o której warto przy tej okazji wspomnieć, mówiąc o pozorach. Moje ciuchy motocyklowe sprawiają wrażenie niemotocyklowych, a z drugiej strony możemy kupić kask, który stwarza wrażenie motocyklowego, nie będąc nim. Bardzo mi się podoba ta... Tak całkiem a propos. Więc najważniejsze jest po prostu kopować z głową i nie patrzeć na to... Kalkomanie ktoś może chce kupić. Nie patrzyłbym na to, jak coś wygląda, patrzyłbym, jaką funkcję spełnia i zaglądałbym bardziej szczegółowo w parametry, homologacje, atesty, jakie dany produkt posiada, choć ten kask posiada certyfikat CE. Dokładnie taki sam, jaki wydaje się produktom typu zabawki dla dzieci, bo ten kask jest de facto zabawką. Tak należy go potraktować, więc pod tym względem jak najbardziej rekomenduję zakup, jeżeli ktoś by chciał sobie w biurze, w pokoju postawić... Doniczkę zrobić, zamiast plakatu motocyklowego, to taki kask będzie dobry. Konkluzja jest taka, że w sumie jakby moje doświadczenie, ja naprawdę dużo jeżdżę w jeansach i nawet jeżdżę w terenie czasami, w takim lekkim terenie, na motocyklu typu Adventure i też jeżdżę w trasy, jak wiem, że będzie ładna pogoda, bo oczywiście minus jeansów jest taki, że no one będą przepuszczać i wodę i jak jest zimno i wieje, no to będziemy to czuli. W tekstyliach nie. Ale jeżeli wiem, że jadę po prostu na krótszą trasę, będzie ładna pogoda, to jeżdżę w jeansach i dalej czasami czuję się jak taki wiejski głupek, za przeproszeniem, bo na mnie inni prawdziwi motocykliści patrzą z góry, że co to za gość na za dużym motocyklu, a mam mocno za duży do siebie motocykl, jeździ w jeansach. A w praktyce często jest tak, że moje jeansy są pod względem bezpieczeństwa lepiej wyposażone niż spodnie,
tych prawdziwych motocyklistów. No i puenta jest taka, że warto się zastanowić chyba, z mojej jakby perspektywy, tak, gdzie jeździmy, czym jeździmy i w jaki sposób jeździmy i do czego tak naprawdę będą nam potrzebne spodnie motocyklowe. Bo jeżeli okaże się, że musimy dojechać 30 km do pracy w ładną pogodę w dużym mieście i potem na przykład pracujemy w korporacji i nie chcemy się przebierać, nie ma możliwości, albo jeździmy, chodzimy gdzieś po mieście, to dżinsy motocyklowe będą na pewno lepsze niż przebieranie się 300 razy. Na pewno będą lepsze też niż przebieranie się z tanich spodni motocyklowych na zwykłe dżinsy. Tak, i jeszcze to, co jest bardzo istotne, a co jest moim zdaniem sporym problemem w Polsce, to podejmując jakiekolwiek decyzje, nie kierujmy się tym, co inni mogą o nas pomyśleć. Nasze bezpieczeństwo i nasze własne preferencje są dużo ważniejsze od tego, w jaki sposób inni będą nas odbierali, chyba że jesteśmy głupkami i kupujemy tego typu rozwiązania na przykład. Albo jeździmy w prawdziwym, najprawdziwszym dresie. Coraz rzadziej się to widuje na naszych drogach, ale jednak moim zdaniem nadal zbyt często. W dresie nie można?